wydawało, że zacząłeś śpiewać nie o sprawach jakichś rozrywkowych, tylko o patriotyzmie. Jeśli chodzi o promowane przez nas wartości, no to jakąś zawartość merytoryczną kawałków, no to we wcześniejszym czasie też nie było to tylko taki przekaz imprezowy. Wiadomo, że to miało troszkę inny wymiar, natomiast jeśli chodzi o stricte nasilenie takiej tematyki historycznej, no to przełom nastąpił w momencie, tak jak to już kilku osobom wyjaśniałem, w momencie, gdy zacząłem walczyć z własnym wtórnym analfabetyzmem. Po prostu sięgnąłem po książki o najnowszej historii Polski i tak jak wcześniej, mając tam jakieś różne swoje przeżycia, nie mogłem przestać rymować o takich, a nie innych rzeczach. Tak w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, siedzi mi akurat na mózgu właśnie to. Jak przyjdzie twojej pani? Przyjęcie jest różne, niektórzy po prostu nie są zainteresowani tego typu tematyką. Natomiast wiele osób przyjmuje to bardzo pozytywnie, a takie najbardziej satysfakcjonujące dla mnie efekty to są na przykład wtedy, gdy dostaję zdjęcia gazetki szkolnej o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, która została stworzona po tym, jak któryś z uczniów puścił nauczycielkę od historii kawałek i okazało się, że ona nie wie, kto to jest, nigdy nie słyszała. A w momencie, gdy zapoznaję się z jego życiorysem, montuję projekt taki, że klasa czy szkoła robi gazetkę taką ogólnoszkolną o rotmistrzu właśnie. Także to są takie najbardziej satysfakcjonujące efekty poruszenia takiej tematyki. Rotmistrz Witold Pilecki jest uznawany przez międzynarodowych ekspertów od historii najnowszej za jednego z sześciu najdzielniejszych ludzi ruchu oporu w kontekście całego świata, z czasów II wojny światowej. Niestety, jak rozmawiam z ludźmi często na co dzień, mało kto wie w ogóle, kto to był. Przysyłają do mnie ludzie z liceów i z gimnazjów maile, że nauczyciele od historii nie wiedzą, kim był Rotmistrz Pilecki. Mimo, że tak naprawdę powinna być to osoba rozsławiająca nas po świecie i łamiąca stereotypy o Polakach, którzy byli tylko antysemitami, jakimś nietolerancyjnym narodem. Mimo, że właśnie to nasz kraj był najbardziej tolerancyjnym narodem i dlatego tak, znaczy najbardziej tolerancyjnym krajem, i dlatego tutaj zjeżdżały się różne mniejszości narodowe z całego świata. I Rotmistrz Witold Pilecki jest takim przykładem bohatera, który w życiu nie dał żadnego świadectwa agresji czy nienawiści do drugiego człowieka. Zawsze tylko bronił swojego kraju albo robił rzeczy, które były po prostu poświęcone drugiemu człowiekowi, niezależnie od rasy czy od tego, z jakiego powodu na przykład dana osoba znalazła się w Oświęcimiu. Jak możesz odeprzeć zarzuty, że to jest hip-hop, rap polityczny, nawet niektórzy mówią, że pisowski. Co byś powiedział takim ludziom? To może najpierw taki szczery uśmiech. Natomiast jeśli chodzi o pisowski wymiar hip-hopu, to znaczy, takie głosy pojawiają się bardzo rzadko, bo oczywiście tępych ludzi nie brakuje, no ale nawet pod kawałkiem pod tytułem Dobre Dziewczyny, który jest takim skondensowaniem, wyzywaniem niewiernych rozpustnic i pochwałą dla wiernych kobiet, dla których ważniejsza jest rodzina niż pijaństwo, no to nawet pod takim kawałkiem usłyszałem, że to jest pisowska propaganda, czyli no, ta szufladka mi się nie za bardzo podoba, że trzeba być pisowcem, żeby chcieć mieć dzieci. I to, że ja się z żoną i z dzieckiem pokazuję w teledysku, to nie znaczy, że ja jestem... Nie wiem, czemu w ogóle miałaby to być pisowska propaganda tak naprawdę. Nie wiem, wydaje mi się, że w II Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, czy ktoś był w partii socjalistycznej, czy narodowej, czy demokratycznej, najwyższe ideały i priorytety to było jednak dobro kraju, a nie spychanie tego typu wartości do jakiejś jednej opcji czy jednej partii politycznej. Wydaje mi się to całkowicie chore. A dlaczego się zaangażowałeś w akcję Ratujmy Roje? To wynikło dosyć przypadkowo i nawet nie jestem w stanie ustalić, z której strony był pierwszy kontakt, bo na pewno ja mogłem gdzieś podsyłać w ramach autopromocji ten kawałek. Natomiast później skontaktowało się po prostu ze mną biuro pana Zalewskiego w kwestii takiej, żeby wypuścić klip na bazie ujęć z filmu do utworu Żołnierze Wyklęci. Ku waszej pamięci żołnierze wyklęci, komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. Na nich krowy uśmiechnęły, kto o wolną Polskę walczy. Na Bangladeszie, na Hawaii, na zawsze nie wystarczy. Walczyliście do końca, rzuciliście na tarczy. Nie wstydzę się polskości nigdy i za żadne skarby. Brakuje pieniędzy na dokończenie pierwszego filmu o Żołnierzach Wyklętych, pierwszej kinowej produkcji. Najlepsze jest to, że praktycznie cała kwota została wcześniej zainwestowana. Odmówiono z tego, co wiem, ostatniej transzy finansowania tego filmu. Także myślę, że każdy już tutaj się liczy i każda złotówka po to, żeby wesprzeć powstanie tego filmu, a osobiście widziałem go już, także myślę, że jest warte tego, żeby szersze grono zobaczyło naprawdę tę produkcję. Śpiewałeś o tym, że krajem powinni rządzić patrioci. Uważasz, że teraz nie rządzą? Częściowo odpowiedziano na to pytanie właśnie to, co mówiłem przed chwilą, że na przykład w II Rzeczpospolitej
najwyższe ideały i najwyższe wartości to były właśnie te związane z ojczyzną i z honorem. Natomiast w tym momencie tego typu wartości są bardzo często wyszydzane. I szczerze mówiąc, no to w wielu przypadkach uważam, że ludzie, którzy są u władzy, nie są patriotami zdecydowanie. Pomijając wypowiedzi co po niektórych ludzi zaangażowanych w politykę, już takie dosyć mocno bezpośrednie, gdzie słyszymy, że Polacy będą się mieli wyżyć swojej polskości albo że powinni to zrobić w najbliższym czasie. No to trudno kogoś takiego podejrzewać w ogóle w jakimś najmniejszym stopniu patriotyzmu. Tak, uważam, że duża część ludzi znajdujących się w władzy nie są patriotami. Honor i ojczyzna, czy znacie te pojęcia? Chyba nie, bo patrzycie tylko, co tu jest do wzięcia. Nie o wasze zyski, powinno tutaj chodzić. Nasze kraje powinni są patrioci. Jak przekonać do tego młodego człowieka, który nie interesuje się polityką, historią coraz mniej, bo wiadomo, jej liczba jest zmniejszana w szkole. Jak przekonać takiego człowieka, że Polska idzie w złym kierunku, a historia jest ważna? Bardzo trudno powiedzieć, albo raczej łatwo powiedzieć, a trudniej wykonać, dlatego że tak jak to w którymś utworze jest też właśnie powiedziane dosyć łopatologicznie, jak to zwykle w tych naszych kawałkach, że chociażby wyższe uczelnie czy szkoły jakiegokolwiek typu powinny właśnie wypuszczać tego światłych patriotów po prostu. Bo takie zadanie spełniały uczelnie dawniej i człowiek kończący szkołę jednocześnie był, można w cudzysłowie powiedzieć, szkolony w kierunku miłości do ojczyzny. Natomiast w tym momencie jakieś pojedyncze inicjatywy, które robią pojedyncze jednostki na czworaka tak naprawdę, no to są właśnie takie, to jest takie szarpanie się, próbując zastąpić rolę państwa, bo tego typu rzeczy i właśnie wpajanie tego typu wartości ideałów ludziom, no to jest psi obowiązek państwa i to nie tylko naszego, tylko każdego innego. Jeśli Austriacy mogą być z siebie dumni i mówić, że Hitler był Niemcem, a Beethoven Austriakiem, natomiast Niemcy nie przeszkadza im to jakieś skazy na historii XX-wiecznej w byciu dumnymi ze swojego kraju i narodu, no to jeśli chodzi o Polskę, no to u nas stosunek chlubnej historii do jakichś haniebnych czarnych kart jest naprawdę miażdżący, także myślę, że naprawdę mamy być czego dumni. Mówiłeś, że gazety, niektóre piszą o was, o firmie, jakieś niechlubne recenzje. Czy spotkałeś się jeszcze z jakimiś innymi, nie wiem, represjami ze strony czy władz, czy środowiska muzycznego, czy właśnie pracy dziennikarzy? Myślę, że tutaj raczej rola tego typu, to takich mediów, które nie są przychylne tego typu wartościom, jest raczej taka, by po prostu pomijać takie inicjatywy i takich twórców. Myślę, że gdyby próbowali na siłę mi zrobić bardzo dużo antyreklamy, no to zrobiliby mi tak naprawdę wśród odbiorców innych tytułów prasowych zrobili mi super reklamę, no bo myślę, że zaraz inna prasa podchwyciłaby to, że może niekoniecznie słusznie o mnie tak, a nie inaczej piszą, więc spowodowali tylko machinę promocyjną, którą ciężko w tym dzisiejszych czasach po prostu. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali, za honor i ojczyznę życie oddawali. Tych, co przetrwali, niezmienni pozostali, tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość. Płyta ukaże się pod koniec września, w przyszłym tygodniu nowy singiel o generale Nilu, także zapraszam na nasz kanał na YouTubie do sprawdzania. Na pewno nie będzie dostępna w takich typowych sklepach z płytami, tych większych po prostu. Będzie dostępna raczej tak w takim nieoficjalnym obiegu po prostu w internecie i myślę, że w jakichś po prostu prywatnych osób i organizacji, także ale myślę, że będzie można ją znaleźć z pewnością, jeśli ktoś będzie chciał kupić. Jeśli miałbym zachęcić, no to z pewnością będzie to pigułka rzeczy zarówno tragicznych, jeśli chodzi o naszą historię, których często ludzie nie znają, a oprócz tego wielu dumnych epizodów bądź większych faktów z naszej historii. Także jeśli ktoś nie jest dumny ze swojego pochodzenia, ze swojej narodowości po prostu, z tego, że mieszka tutaj w tym kraju i to się tutaj urodził, no to myślę, że znajdzie tam dużo powodów do dumy. Natomiast jeśli ktoś patrzy też krytycznie na otaczającą rzeczywistość i widzi, że nie wszystko jest tutaj tak, jak powinno, no to myślę, że znajdzie też kilka tematów, które opiszą tragiczny los naszego narodu. Czy myślisz, że ten kierunek w Polsce się odwróci? Że nie będziecie musieli tak wydawać płyty, że będziecie, nie wiem, mainstreamowym zespołem? Może nie mainstreamowym, ale będziecie zarabiać duże pieniądze na tym, że śpiewacie o patriotyzmie, o historii.
szczerze mówiąc, jakichś wielkich nadziei związanych z tym nie mam. Natomiast jakieś takie mimo wszystko wewnętrzne pragnienie, żeby tak było, jest. Także no, na to nawet nie chodzi zresztą o to, że ja szczególnie akurat chciałbym zostać majątnym człowiekiem na bazie tej twórczości. To akurat jest jakaś raczej abstrakcyjna perspektywa. Natomiast jeśli pojawiłby się takich wykonawców więcej i oni mieliby po prostu swoich odbiorców, to może być jakakolwiek muzyka, no to by znaczyło, że mimo właśnie reformy oświaty, mimo krucia na wartości promowania twórców typu Jan Tomasz Gross, a nie takich, którzy piszą o chlubnych faktach z historii Polski. Jeśli by się okazało, że taka tendencja powstaje, no to byłaby szansa na to, żeby po prostu wyprzeć ofensywę tych dużych mediów, tych programów, których polska flaga ląduje w psiej kupie, a jego twórcy mówią, że oduczą Polaków tego zasiankowego patriotyzmu. No. Polska władza marionetek temat przestępczy, by tuszować prawdę dają temat zastępczy. Piszą na kartach historii poemat czy lepszy, czasem o tym myślę, łapie mnie. Czy tak samo jak mamy na przykład 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i czytamy w najbardziej poczytnym dzienniku, że obchody tego święta zostały zawłaszczone przez właśnie pewne opcje, począwszy od żałobników smoleńskich, kończywszy na jeszcze wielu różnych innych opcjach i czytamy właśnie, że te obchody zostały zawłaszczone, że ta pamięć i że teraz od tego czasu nie wiadomo, w czyjej intencji zapalamy lampkę na pomniku ofiar stalinizmu. No to ja myślę, że tutaj możemy być pewni, w czyjej intencji zapalamy lampkę, natomiast jeśli ktoś uważa, że jakieś środowiska nie mają monopolu na obchodzenie takich świąt, to przecież nikt nikomu nie broni. Nikt nie broni właścicielem spółki prowadzącym tego typu dziennik przeznaczyć grubych milionów na wspaniałe obchody, które by przyćmiły te obchody, które są organizowane. Nie miałbym nic przeciwko, naprawdę. Niezależnie od tego, skąd by pochodził właściciel, czy to byłaby zagraniczna spółka, czy polska, naprawdę by mi to nie przeszkadzało. Jeśli zrobiliby piękną oprawę takiego święta, no to ode mnie mają zielone światło i wszelkie poparcie, naprawdę. Jakiś precedens w trakcie ostatnich wyborów miał miejsce przecież, prawda? No, mimo że wszystkie obietnice przedwyborcze zostały złamane, albo ich nie dotrzymano, albo zaprzeczono. Działania rządu zaprzeczyły, po prostu robił dokładnie coś odwrotnego niż obiecywał przed wyborami. Kadencja została przedłużona, także no tutaj widać, że jednak siła rażenia socjotechniki, jeśli chodzi o przekaz medialny, jest bardzo duża. Także nie traćmy nadziei, ale na pewno nie jest łatwo. Co jest za mną? Co przede mną? Czemu tym torem? Jakie jest sedno? Co przede mną? Co to już za mną? Czy będę miał siłę? Potknął mi się to pachną. To kolejny dzień na szczycie, czy kolejny podły dzień? Zobacz, jak los na ciebie napiera, na duchę, że to weź to...